przyszła, więc ci, którzy wjechali na rogatki Krakowa na końcu peletonu, raczej tam dzisiaj skończą. No ale wszyscy ci, którzy chcą walczyć tutaj na etapie, muszą być z przodu. Niewiele już jest okazji do tego, żeby przejść do przodu, bo wszyscy teraz będą chcieli jechać właśnie na czubie peletonu, więc będziemy obserwowali zamykanie sobie jednej strony drogi, to co bardzo często pokazują nam team Ineos Grenadiers. Zapewne już niedługo będzie następowała minuta i jedna sekunda. Bardzo, bardzo mało, ale ta czwórka dzielnie się broni. Minuta i jedna sekunda, czyli po prostu tracą siły, albo tak bardzo mocno przyspiesza peleton. Jedno z dwojga. W każdym razie zmierzam do połączenia obydwu grup i do nowej rozgrywki dyktowanej już przez kolarzy z peletonu. Minuta, no tyle co nic na 18 km i 800 metrach. Nie sposób przy tych prędkościach zachować taką przewagę. Więc peleton, czyli finisz z grupy, staje się coraz bardziej realny.